Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj naszła mi ochota na taką lekką, nawet można by było powiedzieć taką wiosenną zupę, chociaż za oknem już jest ciemno, ale mam na nią ochotę, więc wiecie o tym, jak oglądacie moje filmiki, że ja gotuję to, co lubię i to, na co mam ochotę. Także obok mam garnek na gazie, mam niecałe 2 litry wody nalane, a garnek ma 5,5 litra, może pomieścić. Także wrzucam taką piramidkę smaku. One są bardzo dobre. Tutaj jest po prostu wszystkie tak jakby przyprawy i później po prostu można wyciągnąć i mi ten liść laurowy i te kuleczki pieprzu nie latają. Te piramidki smaku robią różne firmy, także wrzucam. Można sobie kupić, jak ktoś nie lubi mieć właśnie tak jak ja. Boże, co jest z tym razem? Dobra, zapaliło się. Także tutaj mam i teraz tak. Tutaj mam mięso mielone. Ja sobie sama zmieliłam. Nie wiem, ile tutaj jest, 30 deko, 40. Ale to wszystko zależy od tego, ile zupy będziecie gotować, bo inna ilość będzie dla 2 osób, a inna ilość będzie dla 6 osób. Także i będę robić z tego tak. Tu będę przyprawiać, tylko nie dodaję tak jak na kotlety mielone, nie. Przyprawiamy, to znaczy przyprawiamy solą. Ile to tam chce soli? Ale ja zawsze mówię, że do soli to zawsze można. Białym pieprzem, żeby po prostu było ładniejsze. Nie miało... O, ja takie dość pikantne, więc u mnie jest dość dużo. Biały pieprz i będziemy wyrabiać. Do wyrabianego mięska dolejemy troszeczkę wody. Z czajnika sobie wziąć wody przegotowanej i po prostu tak jak byśmy na kiełbaskę robili albo coś takiego. Jeżeli ktoś lubi jeszcze inne przyprawy, kminek czy coś, to proszę dodawać. Ja mam troszeczkę wody i będę to mięsko wyrabiać i dodam troszeczkę wody. Jak wyrobię, to do Was wrócę i pokażę Wam. Na razie ono wygląda tak. No, mięso już wyrobiłam. Dodałam około 6 łyżek stołowych wody. Ono zrobiło się takie bardzo klejące i właśnie dobre, bo on nie będzie nam się rozpadać. Do kubeczka daję zamiast po prostu śmietany do zupu będzie serek topiony kremowy. Możecie dać sobie jaki chcecie smak. Tu jest akurat 100 gram serka. Ale możecie, mówię, bo są i serki ze szczypiorkiem i z koperkiem, różne. Serek najlepiej, żeby miał jak najwyższą temperaturę, nie z lodówki, bo Wam będzie ciężko po prostu go rozklepać. Ja dam tutaj gorącą wodę z czajnika, taką gotowaną. Troszkę łyżeczką czy widelcem rozmieszam, a później będę mieszać taką pałką. I gdyby się nie chciał, to troszeczkę do mikrofali na 15 sekund i znów wymieszać i on wtedy się fajnie rozmiesza. Także to sobie zrobić. Ja sobie tutaj na razie na bok postawię. Ale to na sam koniec. Woda, jak zacznie mi się woda gotować, maczamy ręce w zimnej wodzie trochę, żeby były mokre. I bierzemy i będziemy formować takie malutkie kuleczki. Takie maciupeńkie pulpeciki. I to będziemy wrzucać na gotującą się wodę. O, jak ręce są mokre, to po prostu to mięsko Wam się nie będzie przyklejać do rąk. To troszkę mi zajmie, więc nie będę Was zanudzać robieniem pulpecików. A jeżeli ktoś nie lubi mięsa wieprzowego, można sobie zrobić oczywiście z mięska z kurczaka. Tak, można. Także wracam do Was, jak wykleję pulpeciki. No, kuleczki porobiłam. W międzyczasie woda mi się już w garku zagotowała. Teraz Was troszkę przybliżę jeszcze, żebyście widzieli. Tak, ale żebyście mi do garka nie wpadli. Coś mi się tutaj rusza. Ojej. No i na gotującą się wodę będziemy wrzucać nasze małe pulpeciki. Kuleczki. Tak, kuleczki.
od zagotowania gotować tak 2-3 minuty. Nie trzeba dłużej, bo po pierwsze one są malutkie, a po drugie będziemy wrzucać warzywa, które też będziemy gotować. Także wrzucamy malutkie kuleczki. One się nie rozpadną, dlatego że żeśmy porządnie wyrobili ciasto. Oj. O. I będzie fajna zupka. Także ja wsadzam pulpeciki i zaraz do Was wracam. No, pulpeciki mi się ze 2-3 minutki gotują. Dołożę do tego dosłownie 2 ziemniaki. Więcej nie potrzeba. Po prostu chcę mieć więcej warzyw, takich niż ziemniaczków. Także pokroimy w drobną kosteczkę ziemniaczki. Do zupki damy. Taką najlepiej w to taką właśnie bardzo malutką kosteczkę, żeby one nam się szybko ugotowały. I zaraz Wam pokażę też te pulpeciki. Jeżeli są dobrze wyrobione, to nie musicie się niczego bać. Na pewno Wam się nie rozpadną. I mówię chyba już trzeci raz w trzecim filmiku moim, że na początku grudnia będzie konkurs. Będą nagrody do wygrania i będzie konkurs. W konkursie mogą brać osoby, które mieszkają w Polsce i trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie. Te osoby, które pierwsze odpowiedzą, 3 dostaną nagrody i na swoim profilu muszą mieć umieszczony swój adres e-mail, żebym wiedziała, że z tego adresu e-mail dojdzie do mnie na skrzynkę pocztową, wyślecie swój adres domowy, żebym mogła Wam wysłać nagrody. Także oglądać, bo na początku grudnia będzie fajny konkurs. Nagrody już mam. Ziemniaczki 2. Dołożyłam. I teraz warzywa. Warzywa, jakie tylko chcecie. Ja mam troszkę tutaj selera. Pokroiłam w kostkę. Mam troszkę marchewki. Bardzo lubię fasolkę szparagową i znalazłam właśnie jeszcze, bo wzięłam wszystkie warzywa, te, które nie są jeszcze mrożone i można dostać. Fasolkę szparagową. Tak, dałam więcej, bo po prostu lubię fasolkę, a wydajecie takie warzywa też, jakie lubicie. Troszkę brukselki znalazłam jeszcze, też właśnie świeżej, więc będzie brukselka. Będzie też brokuł zielony, bo też fajny, jeszcze świeży znalazłam. I kalafior, i różyczki kalafiora. I to wszystko u mnie wyląduje w zupce, dlatego dałam tak mało ziemniaczków, bo wolę właśnie więcej warzyw. Ale na taką właśnie zupkę mam ochotę. Tak, z warzywkami. O, one zaraz zmiękną, to będzie. I zaraz się wyda, że ich jest troszkę mniej. Oj, chcę Was obrócić, tylko mam ręce mokre. Zaraz Wam pokażę. O. A, kurde, patrzcie. No jak mam ręce mokre, to nie mogę Was obrócić. Dobrze. Także podgotuję chwilkę i zaraz do Was wrócę. No, warzywa i ziemniaczki są już miękkie. I teraz tak. Kto się nie boi i dodaje, można sobie dodać kostkę rosołową czy jakiekolwiek inne przyprawy, które lubicie. Ja dodałam kostkę rosołową, bo po prostu lubię. Do tego dodam jeszcze troszkę pieprzu białego. Tak. Pieprz biały. I później jeszcze sprawdzę, czy potrzebuję soli. Chcę Wam jeszcze pokazać, specjalnie wyciągłam pulpeciki. Pulpeciki są zwarte, nic się z nimi nie dzieje, także nie ma się co bać. O, i mięciutkie. Także nie rozlecą się. I pyszne. Tutaj już rozpuściłam ten serek w gorącej wodzie. 2 razy musiałam mikrofalę włączać na 15 sekund.
Dodajemy to do zupki. Można nawet i dwa serki, jak ktoś lubi. Mówię, to trzeba po prostu próbować, zależy ile zupy. Mi zupy wyszło 3,5 litra. O, ale ładnie pachnie. I ja bardzo lubię, i akurat moim zdaniem do tej zupy będzie pasować, koperek. Ale jeśli nie lubicie, dajcie natkę pietruszki, no po prostu to co lubi. Ale moim zdaniem tu będzie pasować koper. O. I zupkę fajną, pożywną, bo z pulpecikami, także nawet nie trzeba drugiego dania. Mamy gotową. Także jak Wam się mój przepis podobał, ja zaraz jeszcze Wam pokażę, o, żebyście widzieli bliżej, proszę. Jak Wam się mój przepis podoba, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, pa, pa!